Witajcie, z tej strony Bożydar z Zakonu Spawacza. Dzisiejszym filmem chciałbym zapoczątkować serię Zakon Spawacza. Zajmiemy się w niej najtrudniejszymi i najbardziej tajemniczymi technikami spawania, jakie istnieją. W pierwszym filmie dzisiaj przedstawię Wam technikę, którą praktykowali już starożytni spawacze, gdy jeszcze na świecie nie było spawarek. Uczyli się tej techniki za pomocą kija na patyku. A mianowicie Walking the Cup. Iż oni wiedzieli, że w pewnym dniu nadejdzie taki moment, że na świecie pojawią się spawarki, a oni już byli gotowi. Zacznijmy od tego, że dzięki Tiglabowi z Rzeszowa ta technika stała się o wiele łatwiejsza dla każdego, nie tylko dla zakonników, spawaczy. Od teraz. Mamy do dyspozycji cudowny procap, który umożliwia prawie każdemu pracę za pomocą techniki walking the cup. Dzięki procapom możemy stosować większe krycie gazem, a co za tym idzie, nasz brak doświadczenia zostaje w dużym stopniu zniwelowany. Zaczynamy walking the cup. No dobra, koniec pierdół. Zajmiemy się spawaniem, ale tak na poważnie. W tym filmie rozpoczynam serię zakąt spawacza, w którym, tak jak przed chwilą wspomniałem, zajmiemy się najbardziej wyrafinowanymi i najtrudniejszymi technikami spawania, m.in. walking the cup. W następnym filmie pokażę Wam, w jaki sposób uzyskać podobny efekt na aluminium, z tym, że bez użycia techniki walking the cup, ale zajmiemy się właśnie kręceniem kubkiem. Aby opanować tę technikę, to zalecam na początek opanować w podstawowym stopniu tradycyjną technikę, czyli z wolnej ręki, po prostu przesuwając się do przodu, krok po kroku podając spoiwo. Gdyż jedną z trudniejszych umiejętności do opanowania w technice walking the cup jest uniknięcie podtopień nadpaleń naszego materiału. Zarówno na jednej blasze, jak i na drugiej, zakładając, że zajmujemy się tak jak dzisiaj najprostszą pachwiną. Tutaj trzeba opanować amperaż, naszą moc, z jaką spawamy, dostosować do niej podawanie spoiwa i za wszelką cenę, właśnie unikać tych podtopień w odpowiedni sposób prowadząc naszą elektrodę. Jeżeli jeśli za bardzo skupimy się na jednej lub na drugiej ściance, za długo przytrzymamy lub w nieodpowiedni sposób poprowadzimy łuk, w tym momencie dojdzie do podtopień, do takich wrżerów, które są dość dużą wadą spowalniczą. Drugą ważną umiejętnością jest stabilne i systematyczne, spokojne prowadzenie naszego, naszej porcelany, naszego prokapa. Tutaj dosyć dużą trudnością może być właśnie powiedzmy pocieranie, poruszanie się po naszych dwóch blachach. Czasami na pewno zauważysz, jak zaczniesz ćwiczyć tę technikę, że w pewnym momencie y, Twoja porcelana będzie gdzieś tam się chwytać, zahaczać, tak będzie szorować. Tutaj musisz wyczuć moment, w którym ona jest ani za mocno dociśnięta, ani znowu nie jest za luźno trzymana. Trzeba mieć idealny taki złoty środek, idealny punkt y, naszego nacisku, naszego prokapa na naszą blachę i wtedy możemy się stabilniej i płynnie poruszać do przodu. Zauważ, że w tej technice ja nie podawałem jak to się mówi kropelkowo spoiwa, tylko po prostu położyłem spoiwo przed jeziorkiem, jeziorko cały czas sobie pobierało odpowiednią ilość spoiwa, taką jaką potrzebowało. Jednakże tutaj mimo wszystko jest potrzebna umiejętność podawania spoiwa gdyż w pewnych momentach ono się zaczyna kończyć i trzeba troszeczkę podać czy lekko przytrzymać, żeby utrzymać właśnie cały czas dopływ spoiwa do naszego jeziorka spawalniczego. Jeśli chodzi o sam ruch naszą ręką i nadgarstkiem, to ja osobiście wolę robić to w pozycji stojącej, gdyż w tej technice potrzebujemy o wiele większy zakres ruchów niż przy spawaniu z wolnej ręki, gdzie mamy nadgarstek oparty na przykład na stole i tylko się przesuwamy. Tutaj musimy pracować praktycznie całą ręką i jak gdzieś tam siedzimy, jeszcze mamy jakieś oparcie, no to będą e, te ruchy bardzo utrudnione, ograniczone. Dlatego najlepiej sobie stanąć do tej pozycji i drut położyć dosyć płasko. Naszą porcelanę, naszego prokapa, także nie trzymamy pod kątem 90 czy 80 stopni, tylko też dosyć płasko go kładziemy i w tym momencie umożliwia nam to. E, Właśnie kręcenie tych kółeczek. W ten sposób możemy się tych zakosów dzięki temu położeniu naszego uchwytu spawalniczego, w ten sposób możemy się stabilnie przemieszczać do przodu. Poza tym trzeba elektrodę troszeczkę dalej wysunąć, żebyśmy mieli dobry zasięg, żeby ta elektroda jeśli będzie zbyt blisko. No to automatycznie jeśli będziemy mieli blisko elektrodę, to będziemy musieli być bardziej pod kątem. 90 stopni, jeśli elektroda będzie głęboko schowana, żeby dosięgnąć do, w głąb pachwiny. Jeśli sobie wysuniemy tą elektrodę na odpowiednią odległość, to wtedy możemy położyć, a mimo wszystko z elektrodą jesteśmy dosyć blisko naszego materiału. I druga ważna sprawa, czyli przegrzania. Te kolorki, które nam powstają na naszych spoinach. Najlepszym objawem, najlepszym efektem jest kolor złotawy, a w idealnym przypadku srebrny. Im mamy ciemniejsze kolory do ciemno takiego granatowego tym nasza spójna jest bardziej przegrzana. Tutaj na to przede wszystkim wpływ ma prędkość z jaką poruszamy się do przodu i amperaż jaki ustawiliśmy na naszej spawarce. Im mamy wyższy amperaż tym musimy szybciej poruszać się do przodu. Gdyż jeśli weźmiemy na przykład do szóstki blachy amperaż 150-160 amperów i będziemy się kręcić w miejscu, w kółeczko, będziemy tańcować i poruszać się tam nie wiem pół centymetra na w cudzysłowie minutę no to wszystko zgrzejemy i nasza spójna straci ten efekt będzie wszystko fioletowe brunatne ciemne to jest efekt przygrzania. dlatego najlepiej ja wiem że fajne są takie kolory chociaż te jeszcze nie są najgorsze bo po bokach nie mamy przegrzania po jednej po drugiej stronie ale mimo wszystko tutaj już to były graniczne wartości Najlepiej, jeśli spojna ma kolor z złotawy, wtedy ona jest najmniej przegrzana. Oczywiście ta też jest całkowicie jest w zupełności akceptowalna, ale mimo wszystko powinniśmy dążyć do efektu złotego koloru. Czy to przy stali nierdzewnej, a już nie mówiąc o, o tytanie, gdzie tam jest kolor złotawy. To już jest ta maksymalna granica. Poniżej tego koloru nie powinniśmy schodzić, chyba że sobie spawamy tylko i wyłącznie wydechy czy coś tego typu. Ale w przemyśle poniżej koloru złotego nie powinniśmy w ogóle schodzić. I oczywiście jak w każdym filmie, praktycznie już od jakiegoś czasu, przypominam o moim newsletterze. Parametry z techniki Walking the Cup na materiale 3 mm, stanie rdzewna i 6 mm przesłałem Ci właśnie na newsletter, w newsletterze, na który jesteś zapisany. A jeśli jeszcze nie jesteś zapisany, to w linku pod filmem możesz tego dokonać i wtedy otrzymasz wszystkie PDF, jakie do tej pory wysłałem. dostając całą bazę danych do łącznie z dzisiejszym filmem. A od następnego filmu będziemy dalej przesyłać poszczególne parametry.